Cześć, Ethan. Ścigasz się z małym Ethanem? A, jesteś jego trenerem dzisiaj. Super ekstra. O, wygląda na to, że mały Ethan potrzebuje pomocy. Od czego zaczniemy? Nie ma problemu, Ethan. Ale wygląda na to, że opony małego Ethana są już zużyte. Może powinniśmy je zmienić? Załóżmy te. Doskonale. Mały Ethanie, masz teraz nowiutkie sportowe koła. Czy coś jeszcze? Mały Ethan jest Dobry wybór, Ethan. Te paliwo na pewno pomoże. Haha, czy tak lepiej, mały Ethanie? Myślę, że mały Ethan jest już gotowy. Mały Ethanie, co się stało? Nie widzisz, dokąd jechać, ponieważ twoja szyba zaparowała? Jestem pewien, że możemy coś na to poradzić. Lepiej. Doskonale, Ethan! Myślę, że masz rację, Ethan. W końcu tak będzie ciekawie się ścigać. Jedźmy na linię startu. Jesteście gotowi? Panie i panowie, włączcie silniki. Do biegu? Gotowi? Start! Bawcie się dobrze, przyjaciele! I do zobaczenia w następnym odcinku! Cześć, Ethan! Cześć, mały Ethan! Co dzisiaj będziecie porabiać? Posadzicie te drzewka na polu? To świetny pomysł! Zatem zaczynajmy! Musimy najpierw wykopać dziury. Ach, więc już przygotowaliście to wcześniej. Bardzo dobrze. Już dobrze, Ethan. Drzewka potrzebują ziemi, żeby mogły zapuścić korzenie. Mały Ethanie, może nałożysz trochę ziemi wokół tych korzeni? Doskonale, mały Ethanie. Masz rację, Ethan. Jeszcze nie skończyliśmy. Co jeszcze potrzebuje drzewko, żeby rosnąć? Dokładnie! Wody! A więc podlejmy nasze drzewko. Ethan! To drzewko potrzebuje podlania, a nie Ethan! Pamiętasz? Już! Myślę, że tyle starczy. Dobra robota, moi przyjaciele. A co teraz robicie? Czekacie, aż urośnie? Ono na pewno urośnie, ale to zajmie trochę czasu. Jeżeli będziemy mieć szczęście, to zobaczymy, jak urośnie na wiosnę. Ale może w międzyczasie posadzimy więcej drzew. Czy pamiętacie, jakie kroki trzeba podjąć? Tak jest. Najpierw musimy się upewnić, że drzewo będzie rosło prosto. Czego jeszcze potrzebujemy? Doskonale, Ethan. Drzewko potrzebuje dużo wody. Yahoo!
Juhu! Yahoo! I wtedy trzeci krok. Tak jest. Drzewko potrzebuje spokoju, żeby rosło. Jesteście w tym świetni, przyjaciele. Doskonale. Tak bardzo się cieszę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, chłopaki. Cóż za wspaniały dzień na zabawę zdalnie sterowanymi łódkami. Chcecie się ścigać i zobaczyć, która łódka jest szybsza? Co ty na to, mały i tani? Okej. Zobaczmy. Ta, która dopłynie do czerwonej boi, zakręci i wróci do brzegu, wygrywa. Juhu! Co wy na to? Doskonale. Przygotujcie się. Do biegu. Gotowi? Start! Wygląda na to, że mały Ethan wystartował pierwszy, ale to jest długi wyścig. Chłopaki, zobaczcie! Musicie przepłynąć pomiędzy tymi dwoma niebieskimi flagami. O nie! Musisz się teraz cofnąć, mały Ethanie. Dalej, mały Ethanie! Ostatnia prosta. Teraz musicie przepłynąć pomiędzy tymi zielonymi flagami. Wow, wygraliście oboje! To chyba najlepszy wynik, jaki mogliście uzyskać. Co? Chcecie się ścigać jeszcze raz? Co mówisz, mały Ethanie? Wokół drzewa i z powrotem, tylko tym razem samochodzikami? Tak jest! Do zobaczenia, przyjaciele! Do zobaczenia w następnym odcinku! Cześć, Ethan. Jak się dziś masz? Co dzisiaj porabiasz? Opalasz się na plaży? Zobacz, tam jest krab! Podejdźmy i powiedzmy cześć! Juch, juchu! O! Co się stało, mały krabie? Zgubiłeś swoją muszelkę? Biedny krab! Ethan, czy pomożesz krabikowi znaleźć swoją muszelkę? Doskonale, Ethan! Zacznijmy szukać! Co to takiego, Ethan? Wow, dwie piękne biało-czarne muszelki. Poszukajmy ich więcej. Zobaczmy, co jest pod nimi, Ethan. Nic się nie martw, mamy jeszcze drugi.
mi znaleźć jeszcze inne muszelki. To niebieska. Dobra robota, Ita. Juch, jahi! Musisz teraz wykopać dziurę w piasku. Ta muszelka ma piękny różowy kolor. Doskonale, Ethan. Zobacz, tam są jeszcze muszelki na szczycie tego drzewa kokosowego. Co teraz robisz, Ethan? O! Świetnie! Tu są dwie żółte i jedna czerwona muszelka. Yahoo! Fenomenalnie, Ethan! Spójrz w górę! Dobrze. Ale to była zabawa! Krabik Yahoo! Jest ci bardzo wdzięczny, Ethan! Do zobaczenia w następnym odcinku, moi przyjaciele! Hej, Ethan! Cześć, mały Ethanie! Czy to jest choinka? Bardzo ładna! Okej, udekorujmy ją! Świąteczne ozdoby? Tak, Ethan? Juhu! Masz rację, mały Ethan. Teraz twoja kolej. Co nałożysz na naszą choineczkę? Ha, mały Ethanie! Opona chyba nie pasuje do choinki. Czy masz coś innego na myśli? Cukierek? To na pewno się nada, mały Ethanie. Doskonale! Cukierkowe laseczki! Jakaż to piękna choinka! Ethan, co ty tam masz z tyłu? Czy to jest na naszą choinkę? Światełka! Ale one są piękne! Mały Ethanie, co robisz? Mały Ethanie, ty naprawdę uwielbiasz słodycze! To takie miłe! Czy już skończyliśmy dekorowanie drzewka? Nie? Czego jeszcze brakuje? Gwiazdy na górze! Oczywiście! Zobaczcie, robi się już ciemno. Teraz zobaczymy, jak te lampki działają na naszej choineczce. Ta choinka jest przepiękna, moi przyjaciele! Wesołych świąt! Do zobaczenia, Ethan! Pa, mały Ethanie! Do zobaczenia wkrótce! Cześć, Ethan! Cześć, mały Ethanie! Co porabiacie? Ćwiczycie skoki narciarskie? Wow! Może zaznaczmy miejsce, gdzie wylądowaliście po każdym skoku? Wówczas będziemy mogli też się pouczyć o liczbach. Doskonale, Ethan! Od jakiej liczby zaczniemy? Tak jest, mały Ethanie. Zacznijmy od liczby 1. Czy wiesz, jak wygląda liczba 1?
Doskonale. A teraz zaznaczmy drugą. Mały i tanie, co jest po jeden? Tak jest, dwa. Czy możesz napisać liczbę dwa, mały i tanie? Doskonale. A czy ktoś z was wie, jaka liczba jest następna? To trzy. Jeden, dwa, trzy. Masz rację, Ethan. Yahoo! Dodajmy jeszcze dwie następne liczby i to powinno wystarczyć. Świetnie, mały Ethan. Numer cztery jest następny. Ethan, narysujesz kolejną liczbę? Nie wiesz, jaka to będzie? To 5! Czy wiesz, jak się pisze liczbę 5? Świetna robota, przyjaciele! A teraz zobaczmy, czy wszystko się zgadza. Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć. Idealnie! Teraz już możemy skakać. Bawcie się dobrze, moi przyjaciele, i do zobaczenia w następnym odcinku! Cześć, Ethan! Jak się dziś miewasz? Co będziesz dzisiaj porabiał? Będziesz skakał z rampy? Okej, zróbmy to. Poszukajmy tutaj jakichś ramp. Muszą gdzieś tu być w okolicy. Dobrze. Co to takiego, Ethan? Ta rampa jest zielona. Zobaczmy, co możemy z nią zrobić. O! O! Doskonale, Ethan. Udało ci się zrobić pierwszy trik. Teraz spróbuję mały Ethan. Świetnie, mały Ethanie. Znajdźmy teraz inną rampę. Co to takiego? Ta rampa jest pomarańczowa? Zobaczmy, co z nią zrobisz, Ethan. Juhu! Wow, fantastycznie! Juhu! Teraz twoja kolej, mały Ethanie. Uda ci się! Ale klawo, mały Ethanie! Poszukajmy następnej rampy. Co to takiego? Ta jest niebieska. Okej, do dzieła. Kosmicznie, Ethan. Teraz twoja kolej, mały Ethanie. Chcesz spróbować? Śmiało, na pewno ci się uda. Udało ci się zrobić salto do przodu. Poszukajmy innych ram. Co to takiego? Ta rampa jest czerwona. Zaczynaj, Ethan. Wow, ale klawo! Udało ci się! Teraz ty, mały Ethanie.
Musisz spróbować. Ona jest super. Świetnie. Ale jestem zaskoczony. Nie mogę uwierzyć, jak wiele trików dzisiaj zrobiliśmy i poznaliśmy tak wiele kolorów. To był super spędzony dzień. Do zobaczenia wkrótce, moi przyjaciele. Cześć, Itan. Cześć, mały Itan. Jak się dzisiaj miewacie? Itan, czy chciałbyś dzisiaj zagrać w kuleczki z małym Itanem? Doskonale. Zatem zaczynamy. Wspaniale! A teraz kolej na małego Itana! Wspaniale, mały Itanie! A teraz twoja, duży Itanie! Dobrze! A teraz twoja kolej, mały! Świetnie, mały Itanie! A teraz twoja kolej! Idealnie! Twoja kolej, maleńki! O! Nic się nie martw! Możesz spróbować jeszcze raz! Twoja kolej, Itan! Wspaniale! Doskonale! Ale dzisiaj mieliśmy dużo zabawy, prawda? Do zobaczenia w następnym odcinku!